głośno jak o występach śląskiej drużyny w Ekstraklasie. Niestety, o ile podopieczni Jana Hulwy są chwaleni za dobrą grę, o tyle fani GKS-u Tychy są znani wyłącznie z chuligańskich rozrób. W grudniu w Nowym Targu pseudokibice GKS-u spowodowali przerwanie meczu swej drużyny z Podhalem. Kilka tygodni temu z powodu chamskiego zachowania publiczności nie dokończono spotkania w Tychach. Agresywne zachowanie tyskich chuliganów sprawiło, że gracze drużyny KTH Krynica w obawie o swoje życie i zdrowie nie chcieli kontynuować meczu. Zdaniem moich rozmówców kolejnych rozrób z udziałem kibiców GKS-u już jednak nie będzie. Tego problemu? Co trzeba jeszcze zrobić, by nie doszło do kolejnych chuligańskich rozrób?